Witaj. Dziś zajmiemy się urządzeniami grzejnymi, a dokładnie jednym z ich typów. Będą to rezystancyjne urządzenia grzewcze. Wszystkie rezystancyjne urządzenia grzejne wykorzystują zjawisko wydzielania się energii cieplnej przy przepływie prądu przez przewód. W innych, niegrzejnych urządzeniach ciepło jest wynikiem strat, a zasadniczą część energii zamienia się na energię mechaniczną lub świetlną. Jeżeli jednak odbiornik nie wykonuje żadnej wymienionej pracy, cała pobierana przez niego energia elektryczna jest zamieniana w energię cieplną. Na co dzień mamy kontakt z wieloma urządzeniami grzejnymi. Są to m.in. żelazka, czajniki, grzejniki pokojowe, kuchnie elektryczne czy mikrofalowe. Elementy grzejne stosowane w tych urządzeniach mają najczęściej postać skrętek z drutów lub taśm otoczonych izolacją. Obecnie większość urządzeń posiada druty lub taśmy niewymienne, zatopione w masie izolacyjnej odpornej na wysoką temperaturę. Zewnętrzną obudowę stanowią płytki lub rurki metalowe przekazujące ciepło. Jednym z przykładów takiego urządzenia może być ogrzewacz wody, zwany potocznie bojlerem. Jego zasadniczym elementem jest rurkowa grzałka z wtopioną wewnątrz spiralą rezystancyjną. Po nagrzaniu wody do odpowiedniej temperatury, umieszczony wewnątrz zbiornika termostat wyłącza dopływ prądu. Ochłodzenie się wody powoduje ponowne włączenie grzałki i ponowne nagrzewanie wody do wartości ustawionej pokrętłem termoregulatora. Inny przykład? Proszę bardzo. Piece akumulacyjne są urządzeniami stacjonarnymi, coraz częściej stosowanymi jako podstawowy system ogrzewania pomieszczeń. Ich działaniem steruje zazwyczaj bardzo prosty w obsłudze regulator. Użytkownik musi jedynie nastawić żądaną temperaturę, by więcej już nie pamiętać o eksploatacji pieca. Wszystko jest sterowane elektroniką, analizowana jest nawet temperatura zewnętrzna i ta, którą chcemy uzyskać w pomieszczeniu. Oprócz rezystancyjnych urządzeń grzejnych stosowanych powszechnie w gospodarstwie domowym, wyróżnia się oporowe urządzenie grzejne stosowane w przemyśle. Do tej grupy należą głównie urządzenia o działaniu cieplnym, czyli zaopatrzone w element grzejny stanowiący źródło ciepła. Należą do nich piece, nagrzewnice i suszarki. Aby dowiedzieć się więcej, obejrzyj teraz prezentację multimedialną na temat elektrodowych i indukcyjnych urządzeń grzejnych lub zajrzyj do skryptu umieszczonego na platformie.